Dzień dobry, ja się nazywam Dawid Graszyk, mam przyjemność reprezentować firmę Rabel i od 17 lat zajmuję się transportem morskim. Ja sobie stanę tutaj trochę bliżej, bo mam wrażenie, że nie działa nam ten sticker tak jak powinien i nie wiem dlaczego. Podsumowując spotkanie, które tutaj mieliśmy okazję oglądać od rana, słuchać od rana różnych prezentacji, chciałbym przede wszystkim pokazać, na jakiej zasadzie odbywa się transport morski, jak mielibyśmy wysłać te towary, które do naszych kontrahentów w Tajlandii będziemy chcieli dostarczyć. Przygotowałem bardzo ogólną prezentację na temat podstawowych informacji na temat transportu morskiego, czym to się różni tak naprawdę od standardowego transportu drogowego, na co zwrócić uwagę. Bardzo się cieszę, że są wśród Państwa też nasi klienci, którzy w tej chwili korzystają z usług firmy Rabel w transporcie morskim. Zachęcam tak naprawdę do pytań w każdej chwili. Oczywiście na końcu będzie też możliwość do zadania pytania w trakcie czasu przewidzianego na pytania. To tak pokrótce, jeśli chodzi o agendę, która była przygotowana na to spotkanie. Na początku przedstawię kilka informacji na temat grupy Rabel. Rodzaje towarów, które są ogólnie transportowane na świecie w kontenerach morskich, nie tylko do Tajlandii, ale tutaj w zasadzie i Ameryka Północna, Południowa, czy Australia, wziąłem pod uwagę ilość po prostu transportowanych towarów żywnościowych. Na co należy zwrócić uwagę? Bardzo ważną i istotną sprawą jest konosament morski, czy ten list przewozowy. Tutaj padło na poprzedniej, drugiej chyba prezentacji pytania a propos możliwości ewentualnych malwersacji, czy prób oszustwa, to a propos właśnie listu przewozowego, w jaki sposób będziemy mogli się przed tym uchronić, w jaki sposób zabezpieczyć towar w samym kontenerze, na co zwrócić uwagę. Wrzuciłem też podstawowe informacje na temat głównych portów w Tajlandii, jaka jest różnica. Mamy tam tak naprawdę dwie lokalizacje, które możemy brać pod uwagę, jeśli chodzi o dostarczenie towarów. I jest tam taki haczyk, który będę chciał przekazać na końcu. Oczywiście ogólny temat to temat transportu. Nie działa mi ten tutaj sticker. Zaczynamy. Grupa Rabel, myślę, że Państwu jest dobrze znana firma. Przede wszystkim z transportu drogowego. Od ostatnich 10 lat firma rozwija się na temat transportu morskiego. Historycznie firma powstała w Holandii w 1931 roku. Bujny, tak naprawdę podstawowy rozwój firmy to była Polska, lata 90. Firma, podstawowe produkty to jest produkt magazynowy i transport drogowy. Do tego zostały dołączone pozostałe gałęzie transportu, więc jeżeli są Państwo zainteresowani transportem lotniczym, morskim czy międzynarodówką, serdecznie zapraszamy do współpracy. Jeśli chodzi o samą grupę i firmę, podstawowym źródłem, że tak powiem, działalności firmy jest Europa Centralna, Europa Wschodnia, tak naprawdę jest ponad 10 tysięcy pracowników, w których działamy w ponad 12 krajach. Jeśli chodzi o główne rodzaje ładunków, które jest transportowane przez całą grupę, to co dla nas tak naprawdę najważniejsze, to 27% to jest żywność. Dalej technologia, automotive, retail, branża chemiczna i produkty tak zwane FMCG, ale nie żywnościowe. To jest slajd, na który chciałem zwrócić przede wszystkim uwagę. Przepraszam, mamy trochę techniczny problem z tym slajderem. To są produkty, które głównie transportujemy na świecie. 20% to są słodycze, 29% towary mrożone i 40% w zasadzie towary łatwopsujące. I pod to podlegają wszystkie tak zwane chilled cargo, czyli towary, które nie są mrożonką, a wymagają temperatury kontrolowanej. I tutaj jest od bananów z Ameryki Południowej po, no w naszym przypadku to jabłka są takim największym przykładem eksportu, jeśli chodzi o ilości towarów, które wysyłamy z Polski i które podlegają pod ten produkt. Oczywiście teraz przemysł farmaceutyczny przenosi się z uwagi na to, że to bezpieczeństwo towarów w kontenerach wzrasta w zasadzie z roku na rok. Możliwość kontroli temperatury czy zabezpieczenia odpowiednich warunków przewozu na odpowiednie dystanse, firmy farmaceutyczne przenoszą się z transportu lotniczego na transport morski. I to ma miejsce w zasadzie
permanentnie cały czas. Ostatnio firma Glaxo też część swoich ładunków przynosi z transportu lotniczego na morski. Co jest ważne, na tym etapie warto podkreślić, że w zasadzie każdy produkt, który sobie będziemy chcieli przewieźć, mniej lub bardziej wrażliwy na temperaturę czy na zmiany warunków atmosferycznych, jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Z tym, że oczywiście każdy kontener czy każdy sprzęt wymaga odpowiedniej dopłaty. Tak? To jest wszystko dopasowane pod konkretnego klienta. Trzymając się tych leków, wymaganiem na przykład jest to, żeby kontener nie był starszy niż 4 lata. Tak? Czyli to już jest jakaś z takich elementów, które trzeba założyć przy realizacji transportu. Ogólne informacje na temat Tajlandii, a to tego, o czym możemy rozmawiać na temat współpracy z spedytorem, gdzie my możemy Państwu pomóc w kwestii przygotowania biznesu tak naprawdę, to jest rozpoznawanie rynku, pomoc w nawiązaniu relacji z nowym klientem. My też korzystamy z naszych agentów, którzy obsługują nasze przesyłki nie tylko w zasadzie w każdym możliwym momencie, więc mamy z nimi relacje, możemy też sprawdzić tego nowego, powiedzmy, potencjalnego partnera. Też tutaj pamiętam, w sali było pytanie, w jaki sposób można, że tak powiem, zabezpieczyć się też w kwestii relacji nowych biznesów. Jeśli chodzi o spedycję morską, cała wiedza związana z tym procesem jest po stronie spedytora i jesteśmy w stanie doradzić, w jaki sposób na każdym etapie zabezpieczyć się, w jaki sposób przygotować transport do wysyłki. Obsługa reklamacji, zabezpieczenie towarów w transporcie czy płatność za towar, to do tych punktów przejdę za chwilę, bo jeden i drugi jest rozwinięty na kolejnych slajdach. Teraz to mi tu przeleciało. Zaraz to się przesuniemy. Rozmawiamy tak naprawdę na temat transportu żywności. Jeśli mówimy o Polsce, tak jak wspomniałem, najbardziej myślę, że największym wolumenem to są jabłka, ale tak jak tutaj wspomniane było wcześniej, inne rodzaje owoców czy warzyw też możemy brać pod uwagę. Myślę, że takim dużym importowym owocem, który trafia z kolei do Polski, jest banan, który też jest w dużej ilości transportowany i tutaj wrażliwość tego produktu na temperaturę jest chyba do 0,5 stopnia tak naprawdę, więc musi być 13,2 i jeżeli jest 1 albo 2 stopnie przeniesienia, to reaguje to. Od razu to widać po prostu po jakości produktu. Od czego zacząć tak naprawdę? Jeśli chodzi o kwestię zorganizowania transportu morskiego, myślę, że najprostszym tematem jest przygotowanie planu. Jeżeli mamy już odbiorców, z którymi chcemy rozmawiać, czy którzy są gotowi podjąć od nas towary, przedstawienie mniej więcej, jakie są kierunki, w jakich ilościach, kontakt z odpowiednim spedytorem, przesłanie informacji. Z mojego punktu widzenia spedytor powinien Państwa dokładnie poprowadzić za rękę, jakie odpowiednie warunki powinny być przygotowane do realizacji tej transakcji. Ja nie uważam i nie oczekuję, żeby firmy, które zajmują się sprzedażą produktów, znały się na procesie transportu morskiego. Od tego moim zdaniem jest spedytor i tak mniej więcej to jest prowadzone. Warunki Incoterms. Tu chciałem powiedzieć, tylko zaznaczyć jeden ważny punkt, bo często dochodzą do mnie informacje, że jedne bądź inne warunki Incoterms chronią bądź nie chronią, że tak powiem, eksportera od jakichś ryzyk, co tak nie do końca jest zgodne z prawdą. Zawsze odpowiadamy za tą stronę, za którą po prostu odpowiadamy za tą stronę, za którą my jesteśmy w stanie, że tak powiem, zabezpieczyć. Czyli jeżeli wysyłamy gdzieś towar na drugi koniec świata, ktoś go nie odbiera z portu, to nawet jeżeli my go zamówiliśmy, to tamta osoba w pierwszej kolejności jest odpowiedzialna za odbiór kontenera z portu. To tak pewnie nie do końca zrozumiałem, to powiedziałem, ale warunki transportowe Incoterms nie mają, że tak powiem, nie zabezpieczają Państwa przed zdjęciem z siebie odpowiedzialności za to. W ten sposób. Możemy wrócić do tego. Na pewno warto się ubezpieczyć. To jest bardzo ważna sprawa. Niezależnie od wartości towaru, w transporcie morskim jest coś takiego jak awaria wspólna, która raz na kilka lat występuje. Jeżeli nam statek zatonie gdzieś tam na środku oceanu,
to każda ze stron, która brała udział w transporcie, bierze udział w kosztach tej operacji i chociażby z tego powodu warto rozważyć kwestię ubezpieczenia ładunków morskich. To się nazywa tak zwana awaria wspólna, która rozlicza, że tak powiem, wszystkie ładunki i tak szczerze mówiąc miałem okazję 2-3 razy mieć taką sytuację, gdzie żeby nawet odebrać spalony kontener, bo mieliśmy taką sytuację, że akurat statek się spalił i został dociągnięty do portu w Hamburgu, polski importer musiał zapłacić po 25 tysięcy złotych tylko za to, żeby wpłacić, że tak powiem, tą kaucję do armatora. Najczęściej odbywa się to tak, że armator wyznacza zewnętrznego jakiegoś surveya, który jest w niezależnym kraju, który określa wartość szkody, oni to sobie dzielą i obciążają każdą osobę, która jest brana udział w tym transporcie. Jeżeli mamy ubezpieczenie, nic nas to nie interesuje. Jeżeli nie mamy ubezpieczenia, będą ścigać, dochodzić do tego, kto powinien to pokryć. No, kwestia tak naprawdę przeanalizowania ryzyka, tak? bo to jest po tej stronie. Bardzo ważna sprawa, list przewozowy morski, tak zwany konosament. Dysponujemy na rynku dwoma różnymi konosamentami. Jeden to jest konosament armatorski, czyli de facto państwo znajduje się na konosamencie linii żeglugowej, która płynie. Jest ich tak naprawdę na świecie około 80 sztuk. I nawet jeżeli zlecają państwo spedytorowi transport, a na tym konosamencie morskim widnieją państwo, to z punktu widzenia prawa państwo nie podpisują umowy z danym spedytorem, tylko bezpośrednio z armatorem. To tak oczywiście to wychodzi dopiero w kwestiach spornych, sądowych i tak dalej, ale z punktu widzenia prawa morskiego kontrahenty, proszę zwrócić uwagę, to wklejone taki konosament Merska, jest wpisany jakiś potencjalny załadowca, odbiorca, spedytor w ogóle nie jest tutaj uwzględniony na tym konosamencie i w zasadzie go tak naprawdę nie ma. Dlatego z punktu widzenia polskiego eksportera dużo bezpieczny jest tak zwany HausBL, czyli konosament spedytorski. Jeżeli są państwo na konosamencie spedytorskim, wtedy te wszystkie klauzule związane z morskim obsługą są państwo, jest firma eksportowa i spedytor. I wtedy jest dla państwa sytuacja prosta. Kłopot polega na tym, że bardzo wiele odbiorców po drugiej stronie świata z marszu nie zgadza się na hausy, tylko oczekuje od państwa podpisania umowy na tak zwanych master BL. Wynika to z tego, że house jest dla państwa dużo korzystniejszy, więc tak może... Dlaczego jest dla nas korzystniejszy ten house? Dlaczego? Dlatego, że w przypadku house'u to państwo dogaduje się ze spedytorem na warunkach i to spedytor daje panu odpowiednie warunki transportu morskiego. Tak, tylko problem polega na tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami spedytor praktycznie nie ma żadnej odpowiedzialności. Jedyną jego odpowiedzialnością jest za to... próba wyboru. Ja wiem, ja to znam, aczkolwiek to zależy w jakim... Nie jest w stanie, nawet taki konosament do niczego go nie obliguje. No tak, jeżeli mówi pan o konosamencie spedytorskim, no to obliguje go, oczywiście, że tak. No w każdym momencie jest... My tutaj przedstawiamy warunki według naszego konosamentu, bo ta sytuacja, o której pan mówi, mówimy o sytuacji, w której spedytor wysyła transport nie na swoim konosamencie, tak? No, tak, tylko że właśnie wątpię, żeby w tym momencie również w razie jakiejś wtopy... Ja powiem panu tak, ja miałem okazję pracować w jednej firmie, która miała własny konosament i w firmie, która korzystała z konosamentów armatorskich i... W każdej chwili możemy stwierdzić, że usługa spedycyjna polega na dokonaniu prawidłowego wyboru. Czy jesteśmy na takim, czy na innym konosamencie, tak? To w zasadzie nie ma żadnego znaczenia. Sprawa jest taka, że w przypadku swojego konosamentu to państwo są stroną w roszczeniach z firmą, której de facto państwo płacą za transport i to firma, załadowca i spedytor może ze sobą rozmawiać. A w przypadku konosamentu Master BL, tego tak zwanego morskiego, tego spedytora w ogóle nie ma, on w ogóle może zniknąć i państwo muszą się wtedy bić w cudzysłowie z CMA-em, Merskiem, Hapagiem i z MSC. Tak to działa.
Tak nie widzę, że nie do końca. Nie do końca. No akurat powiedzmy, że w chwili obecnej miałem taką sytuację, gdzie się troszeczkę tam zaczęliśmy kopać z jednym spedytorem i tak naprawdę nie było żadnej tutaj możliwości wygrania tego sporu z prostej przyczyny. Właśnie polskie przepisy tak określają pozycję spedytora, że on ma tylko, można powiedzieć, prawa, żadnych obowiązków. Co innego jest, jeżeli faktycznie rozmawiamy o firmie transportowej, o przewoźniku. Tam już sprawa ma się zupełnie inaczej. A w momencie, kiedy na przykład korzystamy ze spedytora i bierzemy właśnie Maersk, MSC czy cokolwiek innego, to nie mamy tak naprawdę żadnych praw. I tak, takie same prawa ma pan w przypadku spedytora, który ma swój własny konosament, a armatora, z którym pan płynie, tak? Bo ja rozumiem, do czego pan zmierza, tak? Że kwestia, zawsze można powiedzieć, że była dokonana źle. Spedytor w zasadzie nie ma takiej opcji, że można mu udowodnić, że źle dokonał wyboru, tak? Bo tych... Wystarczy, że weźmy jakąś tam firmę, która jest znana na rynku, no i do dobrej woli to zrobił, wiadomo, więc... Ale taka sama sytuacja jest tak naprawdę z konsumentem armatorskim, ponieważ w przypadku braku odpowiedzialności, w przypadku braku ubezpieczenia, spedytor, armator odpowiada według SDR-ów, tak? Według tego, jak ma ustawione przepisy na swoim konosamencie. I wtedy możemy rozmawiać na temat, w jakiej wielkości była szkoda, w jakiej wielkości może być udzielone ewentualnie odszkodowanie. I to samo dotyczy warunków konosamentowych, które ma pan uzgodnione ze spedytorem na swoim konosamencie. Ja mówię o sytuacji takiej, gdzie my mamy swój własny konosament, tak? Bo teraz to, o czym pan mówi, to jest teraz tak. Jeżeli zleca pan jakiejś firmie X transport morski, ta firma X bierze sobie jakiegoś tam armatora, to de facto państwa przesyłka, pana przesyłka płynie na warunkach tego armatora, który tam on sobie wybrał. Zdarza się sytuacja, że tak powiem, nie wiem, jakaś reklamacyjna i ten spedytor mówi, że on dokonał prawidłowego wyboru, to nie jest moja sprawa. Takie są warunki, jakie są na tym konosamencie. Proszę się z tym zliczyć. Jeżeli ma pan konosament spedytora, te warunki, które są i które odpowiada spedytor, jest to inna sytuacja, tak? Bo to w zasadzie 99% przewozów, które się odbywają, w większości odbywa się na zasadzie konosamentach armatorskich. Czyli mało jest firm, które dysponują własnym konosamentem, które mogą zabezpieczyć, że tak powiem, państwa na tym etapie, jeśli chodzi o sprawnego punktu widzenia. To dokładnie to, co pan powiedział, tak? Więc na to warto zwrócić uwagę, tak? No to, co mówię, możemy na tym sobie teraz długo i namiętnie. Na pewno warto myśleć o tym, żeby był chaos. Z drugiej strony warto też popatrzeć, co na tym chaosie jest napisane, bo tak naprawdę jest tylko kilka firm w Polsce, które mają swojego chaosa, nie będąc armatorem. I z tego, co wiem i z tego, co widziałem, no to te warunki są też dosyć restrykcyjnie, że tak powiem, ograniczone. Więc wszystko zależy od decyzji, jak to można zrobić. Co jest ważne, to, że w przypadku mastera państwo bezpośrednio podpisują umowę z armatorem, w przypadku chaosa państwo podpisują umowę z spedytorem. I to jest taka podstawa. Oczywiście wypchnąć, czy że tak powiem, dalsza, że tak powiem, część ewentualnej reklamacji czy roszczeń może być w różny sposób rozpatrywana, tak? Bo spedytor, tak jak pan powiedział, w każdym etapie może powiedzieć, że on odpowiada za wybór, tak? A z drugiej strony klient też może powiedzieć w każdej chwili, że on wybiera sobie kogoś innego, tak? No to teraz zapytam pana o taki konkretny przypadek, bo wysyłaliśmy kontener, no, używając jednej spedycji, i ten kontener podczas przeładunku w porcie w Hamburgu został uszkodzony. Kto wtedy za to odpowiada? Moim zdaniem spedycja. Właśnie. Moim zdaniem spedycja, bo to tutaj, no, państwo nie mieli żadnego wpływu. No i teraz pytanie, jaka spedycja, tak? No i teraz to jest, znaczy inaczej, no, fakt jest taki, że mała spedycja, która nie ma zabezpieczenia finansowego i tak dalej, no to najłatwiej odciąć klienta, bo teraz mówimy o dwóch różnych sprawach, tak? Jedna sprawa to jest sprawa prawna, tak? Czy formalna w jakiś sposób, a z drugiej strony kwestia marketingowa, tak? Czy lepiej powiedzieć klientowi, powołać się na OPWS-y i powiedzieć, że my jesteśmy tylko za OPWS-y, to są ogólnopolskie warunki spedycyjne,
I powiedzieć, że to nie jest nasza sprawa. Podejrzewam, że taka była sytuacja, że to nie oni odpowiadają i teraz proszę się, nie wiem, do czego odwoływać. Bo spedycja nie ma siły przebicia do armatora, jeżeli no, no, to jest kwestia takiej trochę równowagi sił na rynku. No, nie umiem tego jakoś inaczej określić. Ale możemy na ten temat porozmawiać, możemy coś tam wykombinować, bo w tym przypadku, który pan mówi, no to... Z ciekawości tylko chciałem wiedzieć, jak jest pan zdanie. Moim zdaniem, no tutaj klient nie jest w żaden sposób winny, to co powiedziałem na samym początku. Państwo nie powinni brać na siebie, że tak powiem, odpowiedzialność czy szkolenia się z transportu morskiego. To spedytor, na to, że państwo płacą pieniądze za przygotowanie tego transportu i właśnie w tych sytuacjach takich reklamacyjnych, alarmowych, w jaki sposób to powinno być zabezpieczane. Więc to bez jakichś większych szczegółów to trudno mi w tej chwili cokolwiek powiedzieć, ale no tak, ma pan rację. Prawda jest taka, że 8 czy 10 tak naprawdę, to zdaje się, że gdzieś mamy jeszcze na stale slajdach, armatorów na świecie to są monopoliści, tak? I są takie rejony świata, gdzie no, mamy do wyboru, tak? Albo płyniemy z nimi, albo nie płyniemy wcale. I mają tego świadomość, dlatego dobrze znać te kruczki prawne, na co zwrócić uwagę, w którym momencie wysłać powiedzmy reklamację, bo bardzo często całe sztaby prawne armatorów tylko odsyłają powiedzmy reklamację, bo coś było wysłane dzień czy dwa dni później, niż wymaga to ich klauzula konasamentowa, która jest na tam 15 stronie czwartego paragrafu. I to jest jeszcze gorzej jest z armatorami niż z firmami ubezpieczeniowymi, tak znaczy może to... Za dużo powiedziałem, ale to mniej więcej tak to wygląda. No i co? No i tak dlatego warto na ten temat zwrócić uwagę. I teraz jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna, bo to ostatnia miałem taką sytuację. Są konosamenty papierowe, tak? Czyli czy to jest master, czy to jest house, jest to wersja papierowa. Istnieje jeszcze możliwość przygotowania tak zwanego elektronicznego konosamentu. On się w różnych firmach różnie nazywa, to jest Seaway Bill Express, BL, Bill of Lading, Waybill i tak dalej. Ważna sprawa jest taka, że decydując się na taki konosament jako eksporter, tracimy, że tak powiem, możliwość kontroli tego ładunku i automatycznie przekazujemy ten ładunek na rzecz odbiorcy. Niezależnie od tego, co się dzieje z pieniędzmi, niezależnie od tego, na jakim etapie jest odbiór, reklamacje i tak dalej. Czy my to zamawialiśmy ten transport, czy nie zamawialiśmy. Jeżeli decydujemy się na Seaway Billa Express Cargo Bill, tracimy kontrolę nad ładunkiem. I teraz zdarza mi się, ostatnio miałem taki przykład, gdzie dzwoniła do mnie klientka, która mówi, że dlaczego armator wydaje towar do odbiorcy, skoro oni nam jeszcze za niego nie zapłacili, że już nie wchodząc w jakieś tam detale, w jaki sposób tam była ta transakcja rozliczana. Dlatego, że armator miał w systemie Seaway Billa. I to jest w zasadzie historyczny. Jest tak, że może zablokować ten kontener? Znaczy, no, spedytor? Może. To jest tak. To jest tak, jakbyśmy napisali teraz do Tajlandii, trzymając się właśnie tego naszego przykładu. I jakaś tam ciotka gdzieś tam w tej Tajlandii musi odebrać ten. I na papierach jest napisane, że on może odebrać ten kontener. Ale no, może zablokować albo nie może, tak? No. To kwestia dokumentowa mówi, że nie może. Teoretycznie nie może, tak? Oczywiście jak napiszemy maila, tak, oni napiszą, że zatrzymujemy. Po drugiej stronie świata akurat ktoś go przeczyta i nie ma interesu w tym, żeby ten kontener wyciągnąć, tak, bo się nie znają, nie wiem, nie ma jakiejś takiej opcji. To jak jest duża, powiedzmy, ogarnięta spedycja, no to jest w stanie to zablokować. Ale z punktu widzenia prawnego nie ma takiej możliwości. I swojego czasu, jak ja tutaj miałem, że tak powiem, szkolenia, tego typu dokumenty wykorzystywało się w takich sytuacjach, kiedy firmy miały oddziały na różnych częściach świata i sobie przesyłały towary z Europy do Azji, z Europy gdzieś tam do Ameryki, to wtedy między sobą się wykorzystywało Seaway Bille, albo drugi przykład jest taki, gdzie wracając do tego konosamentu spedytorskiego, ja jako spedytor, mając swojego house'a, daję klientowi house'a, czyli my podpisujemy ze sobą, a ja z armatorem mam Seaway Billa. I wtedy między mną a armatorem, między spedytorem a armatorem automatycznie ten towar jest zwolniony i tylko kwestia jest przekazania towaru, jeżeli klient dostarczy wszystkie, że tak powiem,
formalności związane z zwolnieniem przesyłki do spedytora. Jak mówię coś niejasno, to bardzo proszę tylko o ten. Bo to jest bardzo ważna sprawa, bo w tym sezonie, właśnie a propos wysyłki jabłek, bardzo często się zdarzała sytuacja taka, że były życzenia o zrealizowanie Seaway Billa i my nie mamy z kolei obowiązku wnikać w Państwa umowy z klientami, tak? W jaki sposób jest, czy to już jest 100% tak przedpłacone. To tak naprawdę ani nie interesuje spedytora, ani nie interesuje armatora. Bo cała obsługa kontenerów bazuje na dokumentach. Więc jeżeli logistyk z danej firmy prosi o Seaway Billa, to oznacza, że jakby z automatu zwalnia ten towar na odbiorcę. I to trzeba mieć po prostu na uwadze. Tak? Oczywiście kwestia jest teraz tego typu, że to jest wygodniejsza forma, bo możemy przekazać ten w wersji elektronicznej, nie ma tego przesyłania konosamentu, windowsowania, pieczątek, przesyłania dalej. Moim osobistym zdaniem bezpieczniej jest po prostu zrobić telex, czyli skolektować, zebrać te oryginalne konosamenty u siebie. Jak mamy pewność, że te konosamenty chcemy już zwolnić ten towar do klienta, dostarczamy konosamenty do biura armatora najbliższego, gdzie nam jest, czyli na przykład w Warszawie, tak, do biura armatora w Warszawie i składamy telex. I to ma dokładnie taką samą moc prawną, jak ten elektroniczny Seaway Bill, który jest generowany na samym początku. Tutaj to oni, to na nas ciąży ten obowiązek, żeby to zatrzymać, żeby ktoś gdzieś tam to wysłał i tak dalej, ale na końcu ten towar wyjedzie i nikt tego nie zatrzyma, nie? A na drafcie i tak chyba nie mogą odebrać, prawda? Tylko muszą... Na drafcie nie. To musi być oryginał. To akurat nie mam przykładu, ale to, no, w każdym przypadku to wygląda podobnie, tak? To jest akurat Wave. No trochę tam wczoraj się pobawiłem, przygotowałem taką wersję. Jest tutaj Wave, ale standardowo... Tu jest no, kwestia elektronicznego konosamentu, tak? To jest ważne, żebyście Państwo zapamiętali, że w momencie wygenerowania tego dokumentu z automatu, że tak powiem, on jest zwalniany, nikt nie będzie czekał na żadne konosamenty, zgody i tak dalej. Można wiele rzeczy później zrobić, tak? Czy w międzyczasie, jak się ktoś zgodzi, no ale świat jest różny, tak? No, może się okazać, że komuś bardzo zależy na tym kontenerze. Albo miałem inną sytuację. Jedynym zabezpieczeniem są jeszcze przepisy miejscowe, które no, pozwalają wydać towar za okazaniem pozostałych dokumentów towarzyszących. Tak? No tak, tak. No to jest sanitarne opłaty. Ale miałem inną sytuację, też ciekawą, gdzie eksporter zlecił Seaway Billa, kontener sobie poszedł do odbiorcy i w międzyczasie właśnie tam były jakieś akcje związane między eksporterem a odbiorcą, reklamacyjne i tak dalej. I w każdym razie odbiorca przesłał informację, że on tego kontenera nie odbierze. Był na Seaway Billu i teraz eksporter chciał sprzedać do kogoś innego, tak? Do jakiegoś innego, znalazł sobie jakiegoś innego odbiorcę. Tylko że problem polega na tym, że w tym momencie armator nie wyda tego kontenera komuś innemu, dopóki ten pierwszy odbiorca się z tego towaru nie zrzecze. I mieliśmy taką sytuację dosyć kuriozalną, która trwała tydzień, gdzie pierwotny odbiorca, ja już tam dokładnie nie wnikam, o co tam chodziło, ale zdaje się, że tam się pokłócili i tak dalej, powiedział, że on tego kontenera nie odbierze, ma świadomość kosztów, oczywiście potem byłaby jakaś tam przypychanka, bo historia skończyła się na tym, że po prostu postraszyliśmy tego odbiorcy, jakie koszty są per dzień, więc on się jednak odpuścił, ale fakt jest taki, że ten kontener przetrzymał. I dopóki on się tego kontenera nie zrzekł do armatora w stronie destynacji, nie można było tego sprzedać do kogoś innego. Tak? Pomimo tego, że nawet ten przyszedł z pieniędzmi, to zupełnie inna sprawa. Nie? Więc to dlatego też warto rozważyć tę opcję to order. Tak? Ja w przypadku eksportu gdzieś tam w kraje, nazwijmy to nieznane, konosament normalny, papierowy, czy w trzy oryginały na to order i to mi się wydaje jest najbardziej bezpieczna forma zwolnienie, jeżeli nie znamy, że tak powiem, ewentualnego odbiorcy czy partnera i tak dalej. Nie? Bo kwestia Seaway Billa to jest już taka wersja, że mamy 100% zaufanie i on ewentualnie, no nie wiem, ma od razu dostęp do naszego towaru. Tak? Bo równie dobrze on mógłby sobie gdzieś tam go poodebrać wcześniej, to różne są kombinacje. Tak? Ale no... Czy mówi pan, jeżeli w systemie jest wygenerowany Seaway Bill, to od razu kontener jest
Jakby do zwolnienia. Tak? Jest jakby do zwolnienia, tak. Niepotrzebne są żadne te konosamenty, indosy, pieczątki. Przesyłanie i tak dalej. W ogóle to nie odpada. I to jest fajne, tak? To jest bezpieczne, tylko że no w tym układzie, jeżeli są dwie firmy, które się nie znają i które no, są różne relacje, tak? W międzyczasie dochodzi jakaś reklamacja, która jest wstrzymywana, no, wiele rzeczy się dzieje, no to ja uważam, że warto by było mieć jakąś jednak w ręce coś i jeżeli zależy nam na szybkim zwolnieniu, robimy telex, czyli właśnie zamiast wysyłać go na drugi koniec świata, bo to często się właśnie słyszy, że to tam 3 dni leci, tak, kurierem i tak dalej, to po co? To można w każdej chwili złożyć te konosamenty w Warszawie, w biurze, w zasadzie każdy armator czy spedytor ma w Warszawie, czy w okolicach, czy w Gdyni swoją oddział. Składamy te konosamenty i to jest dokładnie ten sam, że tak powiem, prawny skutek, jak ten C-Wave. W tym samym momencie to się odgrywa. No kwestia rozważenia też następnej kwestii. Jeżeli mamy partnera, którego znamy 100 lat i wiemy, że na pewno nam nic nie zrobi, no to wtedy możemy się na temat C-Wave rozważyć. Ale w tym sezonie w zasadzie była taka sytuacja, że no fala po prostu tego była. Fala po prostu, co drugi transport odbywał się na C-Wave'ach i no i tak naprawdę z punktu widzenia spedytora czy armatora, no to my robimy tak, jak klient sobie życzy, tak? I teraz ważne, żeby mieć tego też świadomość, tak? Jak to wygląda, że kwestia opłacenia za towar, własności, kto zamawia ten transport, w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, tak? To tak to wygląda. Jeszcze tylko chciałem się zapytać a propos o tego, co pan powiedział, że klient, odbiorca musi się zrzec, tak. Pomimo, że na jakiej prawie to jest, że on musi się zrzec? Dlatego, że armatora jest właścicielem towaru. Jeżeli jest na C-Wave'u wskazany jako zbiorca... Że shipper jest właścicielem towaru? Nie shipper, consignee. No bo jest, mówimy o odebraniu towarów już po stronie odbiorcy, tak? I teraz odbiorcą jest według consignee, który jest wpisany na C-Wave'u. To jest tak, jakby ten consignee miał te 3 oryginalne konosamenty z prawidłowymi indosami. Taki jest status prawny, no bo też konosamenty to jest papier wartościowy, tak? To jest też bardzo ważna sprawa. To jest przenoszenie praw własności towaru. I teraz, jeżeli na C-Wave destynacji z podanym odbiorcą jest dokładnie tą samą sytuacją jak 3 oryginalne konosamenty podbite z indosami, które trzyma odbiorca w ręce. I teraz jeżeli chcemy to komuś innemu, że tak powiem, przekazać, to po pierwsze to on w przypadku papierowych konosamentów to musi oddać te konosamenty i musi być informacja, że nie chce tego towaru, tylko proszę go przekazać do kogoś innego, a w przypadku C-Wave'a no to musi się po prostu oficjalnie zrzec, są na to odpowiednie formatki, informacje i tak dalej, co, gdzie, do kogo trzeba wysłać, żeby taka procedura się zadziała. Jeżeli chcemy po C-Wave'u zmienić powiedzmy odbiorcę, tak? No tylko pytanie, czy to jest w ogóle sens, tak? Bo możemy zrobić na samym początku normalne, oryginalne bielki, hasło, nie wpisywać consignee, jeżeli zakładamy, że może być sytuacja taka, że będziemy chcieli zmienić odbiorcę, tak? Z różnych względów. Robimy tu order, oni się na to zgodzą. No i tutaj jest zupełnie inna, prostsza sytuacja, tak? Tu order mam na myśli, możemy albo w konosamencie wpisać od finalnego odbiorcę, albo możemy po prostu zaznaczyć na razie tu order i później w momencie zwalniania musi być odpowiednia cesja, na kogo zwalniamy, ta strona, która wychodzi z konosamentami, ma pieczątki, ma 3 oryginały i wtedy jest, że tak powiem, następuje zwolnienie przesyłki czy towaru na odbiorcę, którego my chcemy po naszej stronie, tak? Bo w innym przypadku się nie da. W innym przypadku się nie da i mamy taką kuriozalną sytuację, że kontener może sobie stać. No tutaj akurat odpukać się na szczęście udało finalnie ten odbiorca się zrzekł tego towaru i odebrał go ktoś inny, ale równie dobrze mógł to przez miesiąc tak sobie tak trzymać, by się sobie tutaj koszty rosły. W międzyczasie by ten, drugi powiedzmy odbiorca uciekł, tak, bo już by tego takiego starego towaru by nie chciał, bo to trzeba pamiętać, że w przypadku towarów chłodzonych, to każdy dzień ma też jest ważny.
Jestem pewien tego stwierdzenia, że z tego COA Billa nie można zmienić, bo mieliśmy w tym roku kilka takich sytuacji, natomiast raz Włosi zrobili nam w ciągu pół dnia, zmienili nam... Ale pytanie jest, na jakim to było etapie? A na jakim był etapie... My mieliśmy już zrobionego COA Billa. No. Dokumenty miał już klient. Natomiast klient okazał się nieuczciwy. Zmieniliśmy odbiorcę. Tego samego dnia Włosi nam zrobili... Bez problemu zmienili tego... Zmienili nam w ciągu pół dnia. Bardzo ciekawe. Że to generalnie raczej nie powinno tak być. Znaczy, to jest raczej niemożliwe. To... Znowu mi ciężko opowiedzieć na temat... Nie, ja wiem, ciężkie, natomiast... Raczej nie powinno tak być, tak? No, mówimy o sytuacji takiej, że tak powiem, prawnej, tak? Jak to wygląda. Raczej się z COA Billa nie korzysta i zmiana konsamentu, pytanie też, jaki to był armator, tak? Bo każdy armator też ma swoje... No, bo tutaj im bardziej, że tak powiem, rozwinięta armatorskie, nie wiem, Maersk, CMA, HAPAK, tym bardziej, że tak powiem, oni trzymają się takich przepisów morskich, tak? Więc bardzo wątpię, że to był CMA, który powiedzmy zmienił COA Billa bez kontaktowania się z odbiorcą, tak? Inaczej, oni nawet nie mieli do niego kontaktu, tak? No. Znaczy teraz właśnie są takie przepisy, że nie można wystawić konsamentu czy bookingu na statek, nie podając kontaktu na odbiorcę. Więc to weszło w zasadzie od półtora roku, taka sytuacja. Tylko, że tam akurat znowu przez tych brokerów szło, tak? A ostatecznie nie mogli się z nim kontaktować, tak? Ale okej. Wszystko jest kwestią... I co może poza kulisami można tak coś jeszcze rozumieć? Możemy to sobie wyjaśnić później, bo to jest kwestia... Transport polski jest bardzo ciekawy, bo w zasadzie każdy transport możemy rozważać na kilka różnych etapów. Ja bym chciał przede wszystkim skupić się na tym, żebyśmy wiedzieli, jak jest według przepisu, tak? Bo jest bardzo dużo różnych sytuacji. Z rynku dochodzą do nas wiele różnych informacji, które różnie są rozpatrywane. Ważne jest to, jest COA Bill, to trzeba mieć na uwadze, że no, ja uważam, że to nie ma trochę sensu, tak? Na etapie budowania, jak zaczynamy z jakimś nowym podwykonawcą. No. No, ale to mówię, to jest kwestia. Pan, w naszej branży na przykład to jest dosyć ciężkie, ponieważ ten rok akurat miał to do siebie, że pomimo, że ludzie spracowali po kilka lat z odbiorcami, ci odbiorcy im po prostu porzucili kontenery. Mhm. No. To jest firm, której, nie wiem, czy o tej samej mówimy, zostało 10 kontenerów jej porzucono, tak? Z odbiorcą, którą współpracowała 3 lata. W związku z tym takiemu odbiorcy ciężko powiedzieć, że nadal ci nie ufam i będę ci robił w ten i ten sposób. To jest... Znaczy, ja uważam, że w ogóle z tymi... nie wiem, skąd to się wzięło, bo COA Bill czy Express Cargo Bill jeszcze 10 lat temu to w zasadzie było w ogóle takie, nie było takiej formy rozliczenia transakcji właśnie poza tymi dwoma przykładami, które podałem. A teraz, nie wiem, bardzo się to stało popularne. Wygodne. No wygodne z punktu widzenia odbiorcy chyba. No i naszego też. Ktoś siedzi w biurze, nie ruszając się, otrzymuje na maila i przesyła dalej mailem. No dobra, a jeżeli mamy oryginalne konsumenty, tak, których nie drukuje armator i nie wysyła do klienta. I one sobie są u klienta, u armatora. I ten sam spedytor, który siedzi w biurze, daje dyspozycję do armatora w odpowiednim momencie, dobrze to uznajemy, że zdajemy te konosamenty do pana. To jest tak... Nie trzeba, bo pan zacytował, że trzeba pojechać do biura najbliższego. Jeżeli te konosamenty dotrą do państwa, tak? Ale wcale nie muszą być wysłane, tak? Mogą zostać u spedytora, mogą zostać u armatora i czekać na informację, że trzeba go zwolnić, tak? Okej, okay, dobra. I to, to tak to wygląda i co? No i no to jest proszę. I mamy taką samą sytuację, tak? Znaczy nie trzeba angażować fizycznie. Kwestia realizacji teleksu jest różna, w różnych formach, tak? Często się zdarza tak, że na klienci chcą mieć ten kolosamy, tak? Żeby był, że ma podpisane. To różne są sytuacje, tak? Ale można od razu stwierdzić, że to zostaje u niego, wystawiamy OBL-a i tyle. I nie ma takiej sytuacji wtedy, że po stronie odbiorcy ten kontener jest zwolniony, tak? Tutaj jestem bardzo ciekawy, jak to Włosi zrobili, że w pół godziny zmienili odbiorcę bez kontaktu z odbiorcą, ale to
To jest... Mówię, to już Polkę zakulisowa, ale to udało nam się zrobić. Dlatego tym bardziej później miałem zdziwienie, że nasza konkurencja gdzieś została z potężnym problemem, bo 10 no kontenerów to jest masakra, tak? O kim mówimy. I właśnie no, trochę na kanwie tego chcę trochę, że tak powiem, porozmawiać na ten temat, bo na 10 przypadków 9 może się zakończyć taką sytuacją, jak pan opisuje, że gdzieś tam się komuś coś uda przeciągnąć, ale za tym 10 razem będzie ta sytuacja, o której pan mówił, tak? Spedytor powie, że on jest tylko od prawa wyboru, państwo zostają z kontenerem gdzieś tam w Bangladeszu, a odbiorca powie, że on tego nie będzie, się nie zgadza na przekazanie towaru i co? I teraz ja bardziej bym chciał, żeby była świadomość tego, w jaki sposób można zrobić, a oczywiście bardzo wiele różnych rzeczy można dopasować do sytuacji, o tak bym powiedział w ten sposób. Tutaj wrzuciłem kilka zdjęć statków. Bardzo na pewno mam tutaj, widzę wśród grona słuchaczy, że jest dużo doświadczonych osób, więc mają Państwo świadomość tego, że w tej chwili Gdańsk jest jednym z większych portów tutaj w Europie. Chyba jest nawet na 10 czy 11 miejscu, jeśli dobrze, w rankingach przeładowanych kontenerów. I wchodzą do nas statki oceaniczne. Jeszcze 10 czy 15 lat temu była taka sytuacja, że nie mieliśmy statków oceanicznych wchodzących do Gdańska. Wszystkie kontenery, które wychodziły z Polski, przechodziły przez porty niemieckie, ewentualnie holenderskie i dalej szły oceanikami do Azji czy do innych krajów. Co jest ważne w transporcie morskim, statek jest początkiem i końcem, że tak powiem, transakcji morskiej. I wszelakie operacje związane z okresem wolnym, demurrage, detention i różnego typu sytuacje. W momencie, kiedy statek już... Wizja statku jest taka, dopóki się zapełniam, to rozmawiam, negocjuję, że tak powiem, mogę się dogadać na jakieś odpowiednie warunki na transport. W momencie, kiedy ten statek już płynie, już ten kontener jest załadowany, oni już tą transakcję, że tak powiem, zamykają. Łącznie z tym, ile jest dni wolnych tam, ile jest dni wolnych wcześniej i tak dalej. I później mamy sytuację, jeżeli 3 czy 4 dni przed wpłynięciem, powiedzmy, kontenera do jakiegoś portu destynacji chcemy wydłużenia czasu wolnego, no to rozpoczyna się proces negocjacji, w której zarówno klient, jak i spedytor no jest na tej pozycji poniżej, tak? Że on już teraz prosi armatora, żeby ten jakby wydłużyć, polepszyć mu te warunki na towar, który on już ma, nie? Więc ważne i warto, żeby zapamiętać w momencie podpisywania umowy z kontrahentem, sprawdzić, jakie on chce warunki, tak? I wtedy wrzucić to do spedycji, czy tam do armatora, w jakich warunkach oczekuje w czasie wolnym, w drugiej strony w czasie wolnym na chłodzenie przy porcie załadunkowym, tak? Ile jest okresu wolnego przy dostarczeniu kontenera między dostarczeniem kontenera do portu, a załadunkiem na statek, tak? Wszystkie te parametry są, że tak powiem, obsługiwane i to wszystko sobie należy ustalić. Ciężarówki. A, jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć. Bardzo ważna sprawa, tylko to też zakładam, że Państwo to wiecie, ale ostatnio miałem taką historię, że aż mi się oczy otworzyły. Ciężarówki, które jeżdżą z kontenerami, nie mają nic wspólnego ze statkiem i z kontenerami, które tutaj są, tak? I miałem akurat taką sytuację, gdzie duża firma eksportująca towar miała w swoich przepisach magazynowych napisane, że weryfikantem załadunku danego towaru jest numer rejestracyjny samochodu. No i akurat pech chciał, że mieliśmy 4 różne kierunki świata, 2 firmy spedycyjne, transportowe, które to były, no i były jeszcze tego święta, więc kierowcy się pozamieniali tymi zleceniami, nie? I się samochody popodstawiały pod rampy i brygadziści z kartką, oni mieli tylko numer samochodu napisany, tej naczepy, która, te wózki, które obstawiają transport morski, kontener od załadunku. I teraz poładowali to odwrotnie, nie? I teraz jeszcze pół biedy, jak to byłby na takich armatorach, którzy powiedzmy mają serwisy w te odpowiednie porty. Akurat było tak, że nie było serwisów, więc musieliśmy to wrócić i ten magazyn musiał to przeładowywać. Ale co mnie uderzyło, to, że z punktu widzenia klienta, który był w centralnej Polsce, on powiedział, no przecież zawsze jak ma załadunek, to patrzy na numer samochodu, tak? I według na podstawie tego sprawdza, powiedzmy, co ładuje. I tak mają rozpisane w magazynie. A z punktu widzenia przewoźnika kontenerowego,
On powiedział, że to jest logiczne, że chyba klient patrzy po numerze kontenera, przecież samochody się zmieniają, tak? I nikt nie weryfikuje po numerze po przyczepy. O tym chciałem powiedzieć, bo mówię, to dla mnie też powiedzmy, że no jest to oczywiste, ale warto na to zwrócić uwagę, no bo później, jeżeli firma zaczyna eksportować na dalekie kraje towary, przyjeżdża kontener, no to nikt nawet nie myśli o tym, że trzeba sprawdzić numer kontenera, jaki przyjechał, tak? A patrzy na numer samochodu. Jak mamy jeden czy dwa kontenery w tygodniu, to nie ma problemu. Jak mamy 5 czy 10, czego Państwu życzę, dziennie na różnych kierunkach świata, no to wtedy może być różnie, tak? I wtedy popłynie na mnie to, co trzeba w innym kierunku świata. Więc to na to ma być. Kluczem jest to, że statek tak naprawdę jest źródłem wszelakich, że tak powiem, działalności związanej z transportem morskim. Tutaj jeszcze kwestia zabezpieczenia towaru, jeśli chodzi o przewóz żywności. Oczywiście korzystamy z kontenerów typu reefer, w którym możemy zabezpieczyć temperaturę, wilgotność, wentylację. Warto zwrócić uwagę na z jakiego, że tak powiem, od jakiego armatora, czy jaki armator nam wydaje, pod jaki towar kontenery. Trzymając się przykładu jabłek, są specjalnie teoretycznie wyselekcjonowane kontenery, które większą parametry zabezpieczają. Jak to jest w życiu, to jest różnie, ale no powiedzmy, że warto na to zwrócić uwagę. Sama przepływ powietrza, który jest w tym kontenerze, z jednej strony powietrze jest ciepłe wypuszczane, z drugiej strony zimne powietrze jest nadmuchiwane. Z tego wynika taka sinusoida, która często się pojawia na raportach temperaturowych. Nie wiem, czy mieliście może Państwo kiedyś okazję zobaczyć, ale w każdym razie temperatura w reeferze nie jest linią prostą, tylko jest to sinusoida, która jest i w momencie stawiania bookingu do armatora trzeba wskazać maksymalną, minimalną, że tak powiem, amplitudę, w której to powietrze może obsługiwać i to jest do zrobienia. To w przypadku jabłek maksymalnie, że tak powiem, minimalizujemy te wahnięcia, żeby to było jak najbliżej tej linii prostej, ale tak naprawdę całkowicie linii prostej nie da się przygotować. To jest bardzo ważna sprawa, o czym też nie wszyscy wiedzą. Każdy reefer ma taki otwór na tak zwane skraplanie i bardzo często zauważyłem ostatnio, że w bookingach i od różnych armatorów wszyscy mają z automatu wpisane, że te otwory wentylacyjne są closed. One dotyczą to dotyczy w momencie, kiedy mamy mrożonkę, która nie wytwarza żadnej wody, żadnej pary i tak dalej, nie dodatkowych, nie ma co tam ściekać. I one są zamknięte. W przypadku towarów chłodzonych one powinny być open. I to w zasadzie 90% przypadków, w których widziałem, no to nikt na to nie zwraca uwagi. To warto na to zobaczyć, to są takie po prostu korki jak w wannie, tak? Które jeżeli mówimy o tym, mrożonkę powinny być zamknięte, w przypadku chłodzonych powinny być otwarte, nie? To tak to wygląda. Dalej mamy temperaturę, klasyczny reefer jest w stanie utrzymać temperaturę od minus 30 do plus 30, w zależności od tego, jaki produkt potrzebujemy. I mamy albo wentylację i wilgotność, nie? W zależności od tego, jakie są potrzeby dotyczące danego towaru. Tutaj wrzuciłem informację na temat wymiarów kontenerów, które sobie możemy podarować. Oczywiście możemy Państwu też pomóc w przypadku rozmieszczenia towaru na kontenerze, w jaki sposób załadować, żeby to optymalnie działało. Tutaj też wrzuciłem informację. To jest tak naprawdę odpowiedź na Pana pytanie a propos armatorów. Bo jeśli weźmiemy sobie liczących się armatorów na świecie, no to jest w zasadzie pełna grupa. Teraz jeszcze do tego dochodzi sytuacja, że oni się łączą w alianse, bo i CMA z APL-em są jednym, że tak powiem, w tej chwili jedną firmą. Maersk i Hamburg Süd, gdzieś tutaj mam Saf Marina. W każdym razie Maersk, Hamburg Süd i Safmarin to jest też jedna firma. Jest tak naprawdę, jakby tak zliczyć do Tajlandii, to mamy 4 czy 5 linii, które się liczą, z którymi można rozmawiać. Ostatnio rozmawiałem z ludźmi z Maerska. Dla nich interesującym tematem jest ktoś, kto wysyła 1000 kontenerów tygodniowo.
to jest taki punkt, który oni biorą poza taryfowe stawki. Więc później kwestia reklamacji inaczej się rozgrywa z kimś, kto ma 4 czy 5, a inaczej się rozgrywa kimś, kto ma więcej. I oni mają tą siłę, nie? To jest taka, no, może mało optymistyczna tak naprawdę informacja, no, ale tak to wygląda. Dlatego też pomysł grupy Raben, żeby skonsolidować, że tak powiem, siłę, którą mamy w tej chwili na transporcie drogowym i magazynowym versus armatorów, już widzę, że tak powiem, bardzo pozytywne reakcje ze strony armatorów, którym odpowiada taka forma działania. Teraz to a propos tych portów, co chciałem powiedzieć. Bardzo ważna sprawa. Główne porty w Tajlandii to mamy Lancha Bank i Bangkok. I bardzo często warunki transportowe opierają się o Bangkok. I różne są podejścia linii do tego w destynacji. Niektóre linie mają ustawione, że stawki są takie same, a kilka razy mi się zdarzyło, że warunki były ustawione o Bangkok, a kontrakt był rozpisany o koszty do Lancha Bank. No i tutaj mamy jakieś 130 km różnicy i 2 czy 3 razy miałem sytuację, w której była dyskusja, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc na to też warto zwrócić uwagę, że nie Bangkok, tylko Lancha Bank, jeżeli będziemy chcieli rozmawiać na temat portów, o których rozmawiamy, bo to jest sprawa, którą wykorzystują, że tak powiem, tubylcy. Do tego, żeby później się kończy to na Bangkoku i jest kwestia przewiezienia tego do portu po prostu w mieście, tak? Czyli kontrakty powinno się zawierać do Lancha Bank. Tak, to jest moim zdaniem najlepsza, bo jest jeszcze Latkra Bank, który jest tutaj mniej więcej i też to jest, że tak powiem, odpowiednio obaczmy dostarczenie tego kontenera po prostu na jakieś tam kilometry, czy stąd. Najbardziej z naszego punktu widzenia polskiego eksportera uważam, że Lancha Bank jest najlepszą opcją, tak? Z punktu widzenia odbiorcy, bo będzie krzyczał i marudził, tak? Bo on będzie chciał pewnie bank, bo tutaj jest więcej firm przewozowych i tak dalej. To jest kwestia... Ale tak jedzie towar do Lancha Banki? Tak, to zależy od linii. W 90% płynie to do Lancha Banku, potem oni sobie to dowożą. Właśnie zaznaczyłem taką, że tak powiem, drogę kontenera w opcji takiej, że tu mamy Bangkok, tak? Port Bangkok, jak to się nazywa, a tu mamy port Lancha Bank. Tak to i w jednej i w drugiej w przypadku mamy ofertę na port Bangkok i mamy ofertę na port Lancha Bank. Niektórzy armatorzy mają tak, że nie ma dla nich znaczenia, bo mają jakieś przewozy i to jedzie bezpośrednio, a niektórzy mają 100 dolarów, 50 dolarów różnicy, 75 dolarów różnicy. Warto po prostu na to zwrócić uwagę, nie? Że jeżeli tak, to o co ci chodzi? Na pewno ten Lancha Bank jest dla nas bezpieczny, że tutaj na nic nie wpadniemy. Średnio w jednym i w drugim przypadku armatorzy podają około 41 dni. Wziąłem pod uwagę Gdańsk, tak? Oczywiście wiadomo, wysyłki przez Hamburg wiązałyby się jakieś 7-8 dni szybciej, tak? W zależności od tego, jak by się tam ułożył, że tak powiem, rozkład. No, 6-7 dni szybciej powinno być z Hamburga w stosunku do Gdańska. Ewentualnie z południa Europy, Triest, tak? Jeśli chodzi o Far East, to nie jest kwestia Egiptu, czy to nie jest kwestia tak zwanego Middle Eastu. Jak patrzyłem sobie na przykład na Koper czy właśnie Triest, to różnica w transit time między Gdańskiem a tymi portami to tam jest też bardzo minimalna. To mogę dla Pana sprawdzić oddzielnie, ale tam nie ma dużej różnicy, a koszty są znacznie się różnią, tak? Jeśli chodzi o wysyłkę powiedzmy z okolic Warszawy do Gdańska czy do Kopru czy do Triestu, dodając koszty przeładunku, dodając koszty odprawy i tak dalej, które miałyby się odbyć w tamtych punktach. Więc z Far Eastem już nie jest tak kolorowo w cudzysłowie, jeśli chodzi o wysyłki do... nie ma takiej dużej różnicy, tak? No bo w przypadku Middle Eastu no to mamy znaczącą różnicę w transit time, tak? No tam jest
z 25 nam się robi 8-9 dni. A tutaj mamy sytuację, że mamy albo 38, albo 41. To o takich ewentualnie różnicach mówimy, gdzie jeszcze musiałbym zobaczyć od momentu załadunku towaru, dostarczenia go do portu przeładunkowego i do cut-offu, to ja wcale nie jestem pewien, czy od momentu załadunku do rozładunku nie wyszłoby prawie to samo, tak? Bo tutaj ładujemy na dzień przed cut-offem w Gdańsku, tak? I to już po trzech dniach już jest w zasadzie na statku, tak? A tutaj po trzech dniach, w zależności od armatora. Wysyłałem teraz dużo kontenerów do Indii w tym sezonie. To też ładowaliśmy w zasadzie w wtorek, środę. W piątek już było na statku, tak? To tak, taki dosyć ewenement. Ale to mówię, to jest wszystko jest kwestią sprawdzenia case by case. Wracając do kwestii prezentacji, obsługa naprawdę całego eksportu związanego z wysyłką towarów z Polski do Tajlandii w gestiach spedytora od kwestii zorganizowania odprawy, załadunku towaru, załadunku na statek, monitorowania towaru na statku, co się z nim dzieje. W tej chwili opracowuję taką opcję dla monitorowania GPS-owego, nie przez GPS, no bo to na statku nie mam prawa bytu, żeby była online temperatura pokazywana, która co się dzieje z kontenerem. Żeby to też była możliwość dostarczenia do klienta. Na razie to jest w fazie testów i w fazie rozmów, jak to można było przygotować, ale kwestia już poinformowania, gdzie jest kontener na etapie różnych portów tranzytowych, rozładunku, odprawa importowa i dostarczenie do klienta. To wszystko jest po stronie spedytora i tej informacji dostaje klient. To w zasadzie z mojej strony wszystko. Serdecznie zapraszam do pytań, jeżeli są jakieś jeszcze w trakcie tutaj panu. Ja mam tylko pytanie a propos ubezpieczenia. Mhm. Bo przez wiele lat my mamy dosyć ciężki produkt, tak? Czyli te owoce, które zmieniają się podczas transportu. Nie są to, mówię, topowe jakieś z górnej półki. I brokerzy nasi ubezpieczeniowi, którzy gdzieś tam sprawdzali, oczywiście taki feedback był, że to nie da się ubezpieczyć jakości podczas przewozu, tak? Czyli musi być jakaś przyczyna z kontenerem, wtedy coś się dzieje. Natomiast doszły mnie słuchy, że jednak firmy zaczęły z racji tego, że współpracują z jakimiś spedycjami i wykupują to ubezpieczenie, wrzucając temperature recorder, tak, taki monitoring, tak, izraelskie chyba są najbardziej popularne, takie dosyć dobrze sobie radzą, właśnie podgląd online'owy ma się na temperatury, gdzie udowadniają, że był jakikolwiek skok temperatur, udaje im się odzyskać ubezpieczenia. I teraz pytanie, czy jest to standard, czy jest to po prostu trafienie na dobrą spedycję, czy to jest tak, że, bo tak naprawdę no ten oligopol tych firm transportowych, to czy to nie jest też tak, że oni trochę tak, ach, jak ktoś wykupił to ubezpieczenie, złożył, to my wypłacamy, tak, w jakiejś tam kwocie. Jak tutaj? Generalnie jest kwestia wykupienia ubezpieczenia referowego. Na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie wszystkie firmy mają, to jest to, co pan powiedział, 90% ubezpieczenia cargo nie odpowiada za wahnięcia temperatur i różnice związane z szkodą wywołaną temperaturą. Musi być jakieś właśnie uszkodzenie, nie wiem, wypadek, zniszczenie kontenera. Wtedy oni dopiero rozmawiają. Ale jeżeli jest wykupione ubezpieczenie referowe, tak zwane zabezpieczające wahnięcie temperatur, wtedy jest zupełnie inna rozmowa. I teraz pytanie, no co jest na polisie ubezpieczeniowej? Co ciekawego, powiedzieli mi, że w kilku wypadkach im wypłacili ubezpieczenie, gdzie nie było nawet wahnięcia temperaturowego. A towar się stracił na wartości. Z jakiego powodu określili szkodę? No, jakość towaru. Jaka była przyczyna? Transport. No dlatego mówię, no ja kiedyś to sprawdzałem, o to odpowiedź było, haczykiem jest, nie da. Haczykiem jest to, że nie wszystkie firmy mają ubezpieczeniowe tę klauzulę referową, która jest oczywiście odpowiednio droższa, tak, w stosunku do klasycznego ubezpieczenia. Ile jest droższa? Znaczy, jakiś tam promil w tej stawce, która jest standardowej teraz i kwestia po prostu sprawdzenia, co ta polisa zawiera, tak? Klasyczna awaria wspólna czy inne tego typu zagrożenia są zawsze wpisane, a to ubezpieczenie referowe czasami jest, czasami go nie ma.
Ale na przykład z wami współpracując, to wy korzystacie z jakichś firm, tak? Tak. Ubezpieczeniowych? Tak. Kilku, czy macie jednego partnera? Mamy jednego. No, u nas na przykład ubezpieczając cargo u nas przez firmę Raven, ja wiem, że to ubezpieczenie jest pokryte przez tę klauzulę referową, tak? I to znaczy, ja dopasowuję ubezpieczenie do towaru, który wiozę, tak? A nie do ceny, czy do czegoś tam. Mieliście takie próby? Ściągnięcia odszkodowania? No odpukać jeszcze nie. Tak szczerze mówiąc. No ale tutaj nie zakładam scenariusza. To są polscy ubezpieczyciele? Allianz. Czy międzynarodowy? Znaczy no tutaj ubezpieczyciele też są dosyć ograniczona pula, że tak powiem, do wyboru, jeśli mówimy o międzynarodowych rzeczach, bo też o tym, o czym Pan powiedział, cały czas myślę a propos tych warunków, jak ich działa, bo większość polskich spedytorów działa na OPWS-ach, a duże korporacje czy armatorzy działają na warunkach Fiata. I teraz tak czy siak tu i tu odpowiada spedytor za próbę wyboru, ale to też powiedzmy się troszeczkę różni, tak? Więc to też jest niuanse, które potem wychodzą przy etapie rozliczania. Znaczy, że oni na innych warunkach innych ubezpieczycieli korzystają? Bardziej tam chodzi o rozliczenie odpowiedzialności, ile SDR-ów odpowiada przewoźnik, za jaką wartość SDR-a odpowiada przewoźnik w szkodzie. SDR to jest ta jednostka uszkodzenia, powiedzmy, wartości towaru per kilogram i odpowiedzialność wynika już teraz nie pamiętam, kwestia czasu, czy niuanse, dosłowne niuanse. Tak czy siak w jednym czy w drugim przypadku jest kwestia odpowiedniego dobrania przewoźnika fizycznego, tak? czy realnego. Tyle. Jeżeli mówimy o Ravenie, oczywiście opcją ciekawą, którą ostatnio mamy, to jest też transport lotniczy, gdzie łączymy transport morski z lotniczym, wysyłając powiedzmy próbki lotniczo w suchym lodzie, czy w temperaturze kontrolowanej w tych dry iceboxach, tak? Wysyłamy to do próbki, dalej idą powiedzmy kontenery, bierzemy to pod uwagę jako jedne transakcje, tak? To jest też, warto mieć to na uwadze, że też Raven ma możliwość świadczenia tego typu usług. Czyli te boksy też zapewniacie, tak? To całe opakowanie z suchym lodem, tak, też. Kwestia po prostu przygotowania, nie? Znaczy no, my zapewniamy w sensie takim, że zabezpieczamy to z linią, tak? I to możemy przygotować. A nie macie problemów w niektórych krajach z suchym lodem? Wszędzie są jakieś tematy, które trzeba przejść. Szczególnie w Dubaju, tak, w Arabii Saudyjskiej. To są kraje, gdzie maliny do Dubaju latały swojego czasu i tutaj była specjalnie, musiał być terminal przygotowany, żeby to nie było przeładowywane w 45 stopniach. Bo to nawet przejście z samolotu na chłodnie powodowało, że te maliny dostawały niekorzystnych, że tak powiem, warunków. Więc to jest kwestia przygotowania tak naprawdę. Nie, mówię o ograniczeniach, na przykład na Węgrzech przesyłki w suchym lodzie są zakazane, suchy lód jest traktowane jako materiał niebezpieczny. To zależy tak naprawdę od tego, gdzie to wysyłamy, tak? Gdzie wysyłamy i tak dalej. Ja akurat mówiłem o Polsce, tak, o suchym lodzie. Ale mówię w momencie, kiedy to są kraje, które suchy lód traktują jako towar niebezpieczny. Na przykład niektóre linie samolotowe, niektóre linie nie przyjmą tej przesyłki z suchym lodem. Są wyjątki, na przykład dla TNT albo dla któryś z tych dużych operatorów, gdzie tam to oni obchodzą to jakieś, ale my się często z tym spotykamy, że są dość duże ograniczenia. Tematy proszę do mnie napisać, to przygotujemy tak, żeby było dobrze. Jeszcze jedno mam pytanie, czy jest jakieś ubezpieczenie, bo tak jak mówiliśmy, ci fachowcy są, to jest taki oligopol, święte krowy, tam nie wiem, dogadujemy się, że transport ma być 20 dni, okazuje się, że jest 40. Czy jest na to ubezpieczenie? Ostatnio mieliśmy tak, że pomylili się, rozładowali kontenery, nie rozładowali kontenery w jednym porcie, kontenery pojechały do drugiego, okazało się, że muszą zawracać. I transit time zamiast tam, nie wiem, 9 dni okazało się, że jest 35 dni. Czy są ubezpieczenia na to, czy są jakieś sposoby na takie zachowania? No. Czy pilnowanie spedytora na temat informowania, gdzie jest przesyłka, to jest sposób. A tak naprawdę to jeśli chodzi o zabezpieczenie się przed spóźnieniem w transporcie morskim, to nikt tego nie gwarantuje.
takie sytuacje, że ktoś gdzieś czegoś zapomniał przeładować, oni, rozładać. To jest... W każdym kodeksie morskim, czy na każdym konosamencie jest napisane, że armator odpowiada za transport z punktu A do B. Nikt nie gwarantuje żadnych terminów, że to nie wiem, do 2 tygodni może się spóźnić, do miesiąca. Właśnie z tego powodu, tak, że jak oni gdzieś popłyną nie tam, gdzie trzeba, to do widzenia. Takie sytuacje się zdarzają. No, nie słyszałem o żadnej formie, żeby się przed tym w jakiś sposób można było ubezpieczyć. No nie, nikt, żaden ubezpieczyciel też tego nie weźmie na siebie. Nie? Bo to stąd też w ogóle sama nazwa ETA, tak? Ten Estimated Time of Arrival, czyli szacunkowy czas przypłynięcia z tego wynika. Więc bardziej to wynika właśnie a propos tego wyboru, czy tam planu, że tak powiem, za co odpowiada spedytor. Z naszego punktu widzenia my obserwujemy tendencję, tak? Że jeżeli widzimy, że dany armator na danym kierunku w 99% spełnia, że tak powiem, te kryteria, które sobie zakłada i według których podaje, no to zakładamy, że będzie dobrze, tak? Ale wiele rzeczy może się wydarzyć, tak? No to jest taki, tak jest to wymyślone, że też musiałbym znać dokładnie sprawę, tak? Na której Okej, okay, dobrze. Jeżeli tutaj się nie da, tak myślałem. Nie, no tutaj to, mówię, to jest, co się dzieje z armatorami, to masakra. Się jest nikim. No, tak to wygląda. Zapraszam serdecznie do pytań, kontaktów. Jeżeli byłyby jakieś sprawy, to zapraszam. Moja prezentacja myślę, że będzie do dystrybuowana do Państwa. Z mojej strony wszystko.